Zbiorem wartości funkcji o takim wzorze jest. Czyli ten wzór sobie przepiszmy. Mamy minus x plus 7, x minus 3. Czyli tak, należy stwierdzić, jaki to jest typ funkcji. To będzie na pewno funkcja kwadratowa i to podana jeszcze w postaci iloczynowej, no bo widzimy, że najwyższą potęgą x jest potęga druga. Gdy mamy dwa miejsca zerowe, no to tak wygląda wzór na postać iloczynową funkcji kwadratowej. I dzięki temu możemy sobie odczytać trzy rzeczy z tego wzoru. Możemy odczytać a, które jest równe minus 1. Możemy odczytać pierwsze miejsce zerowe, które jest równe minus 7. I możemy odczytać drugie miejsce zerowe, które jest równe 3. No i teraz nas interesuje zbiór wartości. No to spójrzmy, jakie mogą być przypadki funkcji kwadratowej. Gdy ramiona są skierowane do góry, no to wówczas zbiór wartości funkcji to będzie przedział od q do plus nieskończoności, gdzie q to jest druga współrzędna wierzchołka funkcji. Czyli generalnie wierzchołek znajduje się tutaj, powiedzmy tak, ma dwie współrzędne x-ową i y-ową, czyli q oraz p. No i nasz zbiór wartości będzie właśnie od q do plus nieskończoności. Drugi przypadek jest wówczas, gdy ramiona są skierowane do dołu. No i to wygląda w ten sposób. No i tutaj zbiór wartości będzie od minus nieskończoności do punktu położonego najwyżej, czyli od minus nieskończoności do q. Czyli my przede wszystkim musimy wiedzieć, czy ramiona naszej funkcji będą skierowane do góry czy do dołu. Wiemy to po a. Gdy a jest ujemne, to wówczas ramiona są skierowane do dołu, tak jak w naszym przypadku. Gdy a jest dodatnie, to ramiona są skierowane do góry. No więc tak, jak wyznaczyć to q? Ponieważ znamy dwa miejsca zerowe, to najwygodniej najpierw wyznaczyć sobie p, czyli pierwszą współrzędną wierzchołka. Bo wzór na p to suma dwóch miejsc zerowych podzielona przez 2, czyli nasze pierwsze miejsce zerowe to minus 7, dodać drugie miejsce zerowe, czyli 3, podzielić przez 2, czyli minus 7 plus 3 to będzie minus 4, podzielić przez 2, czyli mamy minus 2. No i teraz, jeżeli w miejsce x do wzoru funkcji podstawimy p, no to wówczas otrzymamy q, bo możemy zapisać, że f od p równa się q. Tak wyznaczamy drugą współrzędną wierzchołkę, gdy znamy pierwszą. Czyli w miejsce x podstawimy minus 2. A więc mamy f od minus 2, to będzie minus, przepiszemy, mamy minus 2 plus 7 razy minus 2 odjąć 3. Tak korzystamy z tego wzoru. Czyli tak, f od minus 2 to będzie, ten minus przepiszemy, minus 2 plus 7 to będzie 5, czyli mamy minus 5, razy minus 2 odjąć 3 to będzie minus 5, czyli to będzie 25. Czyli q w naszym przypadku to 25, wiemy, że ramiona są skierowane do dołu, czyli to jest wzór na zbiór wartości, czyli zbiór wartości to będzie przedział od minus nieskończoności do 25. A więc odpowiedź zaznaczymy sobie A. To będzie odpowiedź poprawna.